Nowy pawilon Lasu Deszczowego Ameryki Południowej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym to największy prezent na 65. urodziny ogrodu. Od najbliższej soboty zostanie on udostępniony zwiedzającym. Dziś z kamerą odwiedziła go Karolina Komada. Już 65 lat funkcjonuje, nieustannie się rozwija i proponuje nowe atrakcje. Jedną z nich jest nowo otwarty pawilon Lasu Deszczowego Ameryki Południowej. Budynek to warta 18 milionów złotych inwestycja realizowana w miejscu dawnej żyrafiarni. Wewnątrz pawilonu można poczuć się jak w dżungli. Goście mogą poruszać się ściółką leśną wśród roślinności lub kładką na wysokości 4 metrów. Aktualnie już poszerzyliśmy kolekcję w ogrodzie zoologicznym o kolekcję płazów w postaci drzewołazów oraz ptaszników, jak również wzbogaciliśmy kolekcję naszych gadów, plus ze ssaków, które można zobaczyć w chwili obecnej w nowym pawilonie. Jest to wyjedz czarny, bolita południowa oraz tamaryny cesarskie. W najbliższych miesiącach pojawią się tu także inni mieszkańcy. Dojdą do nas jeszcze wydry olbrzymie, czyli ariranie, mieszkanki Ameryki Południowej, które będą miały mieszkanie swoje, że tak powiem, na końcu pawilonu, w postaci przestronnego wybiegu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Będzie można je dzięki czemu obserwować przez cały rok. Ponadto zawitają do nas jeszcze leniwce. Zanim jednak to nastąpi, odwiedzający mogą oglądać kilkadziesiąt gatunków roślin charakterystycznych dla Lasu Deszczowego, gadów i płazów. To nie jedyne nowości. Dopiero co urodziły się małpki pigmejskie, dwa pingwiny Humboldta i niespełna miesiąc temu żyrafa siatkowana. Akurat tak się złożyło, że dwa tygodnie temu mała pojawiła się na świecie, co mnie bardzo cieszy. To jest 20. żyrafa, która urodziła się na Śląsku i muszę przypomnieć, że w tym okresie 65-lecia to tutaj pierwsza żyrafa siatkowana w Polsce przyszła na świat właśnie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Więc my wracamy też do tej tradycji. Zwiedzanie pawilonu będzie możliwe przez cały rok. Temperatury będą dochodziły do 35 stopni Celsjusza w części górnej.